Tytuł kursu – Towar jako element sprzedaży. Moduł – Zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów. Tytuł wideokastu – Organizacja przyjmowania towarów w sklepie. Towary mogą być przekazywane odbiorcy w ustalonym przez dostawcę lub kupującego miejscu. Wyróżnia się dwa sposoby realizowania dostawy – loco i franco. Określenie loco oznacza, że kupujący odbiera towar na własny koszt z miejsca wskazanego przez dostawcę lub z miejsca, w którym znajdował się on w chwili podpisania umowy, np. z magazynu hurtownika. Określenie franco oznacza natomiast, że sprzedawca na własny koszt przekazuje towar w miejsce wskazane przez kupującego, np. do magazynu sklepu. Jestem pracownikiem hurtowni spożywczej. Zaopatruję głównie właścicieli małych, osiedlowych sklepów. Właściciele bardzo często odbierają towar na własny koszt. Zamówienie składają telefonicznie, wtedy ja przygotowuję dla nich konkretne zamówienie. Każdy przedsiębiorca dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego. Jeżeli wszystko jest w porządku, odbiera dokumenty towarzyszące sprzedaży. Sprzedawca wystawia fakturę. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kupującego, a drugi pozostaje u mnie. Podobnie jest z dokumentem WZ. Proszę zobaczyć, jak wygląda przykładowy dokument magazynowy WZ. Skrót WZ oznacza wydanie zewnętrzne. Wymaga podania kontrahenta, dla którego wydawany jest towar. Faktura zbiorcza sporządzana jest w przypadku dostaw sukcesywnych. W codziennej dostawie towarzyszą dokumenty WZ, a na koniec okresu, np. miesiąca, sporządzana jest faktura zbiorcza. W przypadku, gdy towar dostarczany jest do magazynu kupującego lub bezpośrednio do sklepu, wówczas może się to odbywać w godzinach pracy sklepu albo poza tymi godzinami. Przewoźnik odpowiada za towar w czasie jego transportu. Towar powinien być dostarczony do klienta, nieuszkodzony i w określonym czasie. Osoba odpowiedzialna za odbiór towarów sprawdza dokumentację dostawy, czyli fakturę lub dokument WZ. Jeżeli dokumentacja jest prawidłowa, wówczas następuje rozładunek towarów. Po dokonaniu rozładunku pracownik sklepu dokonuje kontroli jakościowej i ilościowej towarów. Jeżeli dostawa jest zgodna z dokumentacją, wówczas odbierający pieczętuje i podpisuje dokumenty dostawy. Innym dokumentem magazynowym, często stosowanym, jest PZ. Zobaczmy, jak wygląda taki dokument. Przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie towaru z zewnątrz, skrót PZ, jest to dokument występujący w gospodarce magazynowej, potwierdzający przyjęcie danego towaru, surowca, produktu lub materiału do jednostki gospodarczej lub jej jednostki organizacyjnej, np. magazynu, składu konsygnacyjnego lub sklepu. PZ wystawia się na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę, zwykle na podstawie faktury dokumentującej dokonanie zakupu lub dokumentu WZ dostawcy. Jednostki prowadzące ewidencję magazynową wprowadzają do niej dane przyjętego towaru materiału. Dokument PZ może być zarejestrowany w księgach rachunkowych jako zdarzenie gospodarcze obrazujące zmiany w sytuacji finansowo-rzeczowej jednostki gospodarczej. Jest to zmiana stanu zapasów. W większości przypadków nie ma obowiązku wystawiania i rejestracji dokumentu PZ. Dokumentacja magazynowa może się opierać na dokumentach handlowych, np. fakturze VAT opisującej m.in. ilość, cenę jednostkową oraz całkowitą wartość zakupu. Dokument PZ jest istotny, szczególnie przy tzw. dostawach niefakturowanych. Najpierw następuje dostawa, a później wystawiana jest dokumentująca ją faktura, zwłaszcza w przypadku rozbieżności wartościowych, pomiędzy wartością dostawy wynikającą z dokumentu PZ, a wartością faktury. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.